Wojtek, jak ocenisz postawę naszej reprezentacji we wczorajszym meczu ze Stanami Zjednoczonymi? No, we wczorajszym meczu na pewno nasza reprezentacja nie pokazała całego swojego potencjału. Nie zgadzam się z opiniami, że zawiodła głowa, ale na pewno nie zagrali tego, co potrafią. Bardzo szkoda, bo w najważniejszym meczu trafił im się najsłabszy mecz na tych igrzyskach. Ale niestety można było się z tym liczyć. Amerykanie to jest taka drużyna, która chyba najbardziej nie leży polskiej reprezentacji. I gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Stany nas zdominowali całkowicie i w niczym nie pozwolili na rozwinięcie skrzydeł. No, wprawdzie był tam jakiś punkt zaczepienia w tym drugim secie, ale no, jak Polacy stracili taką serię punktów, to po tym już chyba widać było nawet po twarzach zawodników, że już stracili kontrolę nad graniem. Chyba ten kluczowy był ten drugi set, gdzie mieliśmy tam przewagę i daliśmy rywalom, żeby dogonili nas. No zdecydowanie, no odpuszczenie takiej przewagi pięciopunktowej na takim poziomie grania to było po prostu podanie ręki Amerykanom, albo inaczej, no, wyłożenie się po prostu. Ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało krytycznie, no po prostu tak to wyglądało z tej strony telewizora, że po prostu po straceniu tej przewagi chyba już nie było szans na wygranie ze Stanami. Oni zapali takiego ducha walki, że wszystko im wychodziło, a widać było, że Polacy wczoraj się męczyli grą. Pojawiły się opinie, już takie komentarze, że niektórzy skończą z tą kadrą. Też nie wiadomo, co ze Stefanem Antigą. Powiedz, twoim zdaniem jakieś zmiany w tej kadrze są potrzebne, czy trzeba po prostu spokoju i cierpliwej pracy, żeby dalej osiągać sukcesy? Nawet jeżeli pojawiły się takie głosy, nawet jeżeli to mówili wczoraj siatkarze, to ja nie wierzę, bo znam tych zawodników osobiście. Wiem, że to są tak ambitni ludzie, że będą chcieli teraz udowodnić, że igrzyska były przypadkiem. A wczoraj no, takich wypowiedzi pomeczowych nie zawsze trzeba brać na poważnie. To są emocje, kilka lat pracy, 20 lat marzeń i przegrywa się taki mecz, więc nie zawsze się mówi rozsądnie. A tak z perspektywy ogólnej gry w całym turnieju, jesteś zadowolony z naszej prezentacji, no nie licząc tego meczu oczywiście wczorajszego? Ja myślę, że wynik jest dużo gorszy niż gra, bo w grupie to Polacy zachwycali grą, no ale nikt tego nie będzie pamiętał. No już za miesiąc, czy tam za jaki okres czasu rozpoczną się rozliczenia i nikt nie będzie mówił o tym, jak Polacy grali, tylko będzie się liczył wynik.